Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w tych wieczornych warunkach opowiem o tym, dlaczego reforma liturgiczna doprowadza do bezbożnego świata. Zapraszam. Jestem wciąż jeszcze na obozie wakacyjnym w Szczytnej i już wieczorem po wszystkich zajęciach znalazłem chwilę, żeby nagrać ten materiał, stąd być może nie najlepsza jakość tego nagrania. Być może też widać po mnie, że jestem bezpośrednio po grze w dwa ognie. Natomiast mam nadzieję, że treść na tym szczególnie nie ucierpi. O, właśnie widzę, że po komputerze spaceruje mi mrówka. Może nie wejdzie w obiektyw, a jeśli wejdzie, to może będzie to dodatkowa atrakcja dla tego materiału. Przechodzimy do naszej treści. Otóż zreformowana liturgia i jej wpływ na społeczeństwo. Jest to rzecz, która moim zdaniem jest bardzo mocno niedoceniana albo po prostu niedostrzegana. Otóż przeciętny katolik może sobie zadać pytanie, no dobrze, no jest msza trydencka, być może ona jest pobożna i godna, ale no nowa msza też zasadniczo niczego jej nie brakuje. No może czegoś tutaj troszeczkę brakuje, może trochę jest czegoś mniej, czasem jakiś ksiądz przesadzi i wtedy jest może źle, ale tak ogólnie rzecz biorąc to wielkiego problemu nie widać. Myślę, że jest wielu takich katolików, którzy zainteresowali się tradycją, dlatego że zaczęła się komunia na rękę albo zaczęły się jakieś inne takie poważniejsze, powiedzmy, może nie poważniejsze, ale może poważniejsze były już wcześniej, ale bardziej takie szokujące, powiedzmy, dla polskiego katolika zjawiska. I no, taki człowiek gdzieś tam się tradycją interesuje, ale jeszcze nie widzi, dlaczego by nowa msza miała być w jakiś sposób niebezpieczna dla wiary, dla w ogóle ostatecznie całego społeczeństwa. Otóż musimy, aby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego uważam, że nowa msza jest największym zagrożeniem XXI wieku. Tak, jest dużo większym zagrożeniem niż wszystkie te praktyczne obecne kryzysy, bo w dużej mierze są one moim zdaniem spowodowane przez reformy Soboru Watykańskiego II, a bardziej te reformy posoborowe, powiedziałbym, bo sam Sobór jeszcze mógłby pójść w zupełnie różną stronę, tak jak też nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, myślał, że pójdzie to jeszcze w inną stronę, że Rzym to będzie potrafił po katolicku zinterpretować. Natomiast nie poszło to w inną stronę i te teksty, które były na początku po prostu dwuznaczne i o których myślano, że zostaną po prostu po katolicku zinterpretowane, no one później po prostu okazały się tymi szczelinami, przez które reformy tragiczne, katastrofalne reformy dla wiary mogły wejść do Kościoła. Uważam, że te reformy są jedną z głównych przyczyn tych kryzysów, które w obecnej chwili mamy. Mam na myśli naprawdę wszystkie te bardzo poważne kryzysy i te epidemiologiczne kilka lat temu i te obecne cywilizacyjno-wojenne. Oczywiście niekoniecznie bezpośrednio, ale stan Kościoła ma ogromny wpływ na stan społeczeństwa w Europie, społeczeństw w Europie, a w Polsce szczególnie. Zdrowy Kościół w Polsce mógłby zmienić wszystko. Wszystko, jeśli chodzi o przy obecnym układzie politycznym, zdrowy Kościół mógłby być naprawdę wielkim błogosławieństwem. I w kontekście, powiedzmy, takiej szeroko pojętej polityki i w kontekście tych ostatnich lat i walki z różnymi mniej lub bardziej poważnymi, mniej lub bardziej wyimaginowanymi zagrożeniami. Naprawdę Kościół tutaj mógłby, zdrowy Kościół mógłby zmienić wszystko. Jaki to jest zdrowy Kościół? To jest taki Kościół, który skupia się na czci Bożej. I to jest podstawa. Człowiek został stworzony po to, aby do Pana Boga wrócił. W ten sposób, wracając do Pana Boga, wypełniając Jego przykazania, człowiek oddaje Jemu cześć. I to jest cel człowieka. To jest cel całego stworzenia. Wszystko inne jest trzeciorzędne. Podstawą takiej czci Bożej, tam gdzie to zostaje najbardziej wyrażone, jest ofiara. I rozumiały to zarówno ludy pogańskie, jak i rozumiał to bardzo dobrze Stary Testament. Podstawą kultu czci Bożej była ofiara.
tam człowiek był najbardziej człowiekiem, można powiedzieć. To trochę takie dwuznaczne stwierdzenie, bo ono pojawia się w kontekście modernistycznym dosyć często, ale faktycznie tak, tam człowiek działa właśnie najbardziej jak istota rozumna, kiedy on w imieniu całego materialnego stworzenia może Panu Bogu cześć oddać, składać ofiarę. Dlaczego ofiara jest najwyższym wyrazem czci? Ona dlatego, że ona coś kosztuje, dlatego, że to nie mogą być tylko słowa wypowiedziane, żeby złożyć ofiarę właśnie trzeba coś poświęcić, trzeba faktycznie coś oddać. W Starym Testamencie to było to pierworodne, to były te rzeczy najcenniejsze, które Panu Bogu trzeba było ofiarować dla czci Bożej. Przede wszystkim po to, aby Panu Bogu cześć oddać. I cała religia jest przede wszystkim po to. Wszystkie inne aspekty, takie społeczne, reformatorsko-cywilizacyjne, wszystkie te aspekty mają jakieś swoje znaczenie. Natomiast jedynym tym naprawdę wielkim, naprawdę prawdziwym, tym najważniejszym, powiedzmy w ten sposób, jest oddanie czci Panu Bogu. Ofiara jest tego najważniejszym wyrazem. Stary Testament miał ofiarę w świątyni jerozolimskiej. To było centrum życia pobożnego Izraelity. W Nowym Testamencie jest to ofiara mszy świętej. Zwróćmy na to uwagę, że Pan Jezus w pewnym sensie ułatwił nam sprawę. To już nie my musimy składać coś, co my gdzieś tam z trudem wypracowaliśmy. Nie musimy tych pierwotnych zwierząt schowu ofiarować. Pan Jezus złożył jednocześnie najdoskonalszą, najwspanialszą, najpiękniejszą ofiarę, a jednocześnie nam tą sprawę bardzo ułatwił. Bo my teraz musimy tylko przygotować tą prostą materię, chleb i wino, i w Jego imieniu tą ofiarę powtórzyć. I to jest centrum, sedno religii. Ofiara dla czci Bożej. Pan nasz Jezus Chrystus jest tym arcykapłanem, który złożył tą ofiarę. Ta ofiara krzyżowa jest centrum, jest sednem religii, sednem czci Bożej. I oczywiście, że Kościół potrzebuje tej ofiary, tego najwyższego wyrazu Bożej czci. To jest zapowiedziane u proroka Malachiasza. Ofiara czysta od wschodu do zachodu słońca. Dla Izraelity zasadniczo nie do pomyślenia. Jak to ofiara czysta od wschodu do zachodu słońca? W Starym Testamencie przecież ofiarę można było składać tylko w świątyni jerozolimskiej. A tu nagle ofiara czysta od wschodu do zachodu słońca. Oczywiście, że jest to zapowiedź mszy świętej. Pan Jezus jest nazwany również kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Melchizedek natomiast nie był z pokolenia Araona, pobłogosławił Abrahama i składał w ofierze chleb i wino, co również jest zapowiedzią mszy świętej. Melchizedek, który jest w psalmie zapowiedziany właśnie jako ten obraz Mesjasza, tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, on składa w ofierze chleb i wino. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja do apostołów, to czyńcie na moją pamiątkę. Wcześniej zapowiadając, że da swoje ciało i swoją krew jako prawdziwy pokarm po to, aby Jego wierni nie zginęli na wieki, aby ta śmierć druga z Apokalipsy, wieczne potępienie, ich nie dosięgła. A więc ofiara krzyżowa jest sednem, centrum wszelkiej religijności, całej religii. Ofiara krzyżowa i msza święta, która jest jej ponowieniem, która jest ustanowiona jako ten akt, gdzie my będziemy mogli Panu Bogu tą ofiarę składać. Ona jest ofiarą Pana Jezusa, to On musi dokonać przeistoczenia, to On musi przemienić chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. Oczywiście jest całkowicie obecny pod obiema postaciami. Tutaj nie o tym traktujemy, ale jednocześnie jest to za pośrednictwem Kościoła. Kapłan zostaje wyświęcony przez biskupów, przez hierarchię kościelną, delegowany w imieniu Kościoła, odprawia całą tą celebrację, w tym najważniejszym momencie przemawia w imieniu Chrystusa, natomiast jest to w tym sensie również ofiara Kościoła. I teraz dlaczego o tym mówię i co to ma wspólnego z reformą liturgiczną? Otóż jeśli Kościół z jakiegoś powodu zapomniał o tym, że to jest ofiara przede wszystkim dla Bożej czci, no to znaczy, że społeczeństwo, że cała ludzkość nie ma tej prawdziwej ofiary. Zapomniała o prawdziwej ofierze. O tej, którą Bóg sam ustanowił. To znaczy, że znajdujemy się w sytuacji, w której jakby cały świat
dostał polecenie, jak tą ofiarę składać, a jej nie składa, bo zapomniał, bo ma coś innego do zrobienia. Czy faktycznie zapomniał? No na pewno nie do końca. Ale jak spojrzymy na współczesną teologię mszy świętej, to ten aspekt ofiary jest bardzo mocno wyparty. Jest gdzieś tam na drugim planie. I jeśli spojrzymy na rytm mszy świętej, ten nowy rytm mszy świętej, no to on nie sugeruje jednoznacznie, że mamy do czynienia z ofiarą. Przesunięcie akcentów. Można tak powiedzieć, że to jest tylko przesunięcie akcentów. Doszło tylko do przesunięcia akcentów z ofiary na wspólną modlitwę, na wspólną celebrację Słowa Bożego, na wspólnotę wiernych. To tylko przesunięcie akcentów. A ja mówię, to przesunięcie akcentów może doprowadzić do skąpania świata we krwi. To przesunięcie akcentów może sprawić, że Kościół katolicki w świadomości swoich wiernych zapomni o tym, że ma prawdziwą ofiarę, która jest przede wszystkim dla Bożej czci. To przesunięcie akcentów może sprawić, że Kościół zatraci najważniejszy swój cel, oddawanie czci Bożej. Dlaczego tak twierdzę? No dlatego, że jeśli to jest sedno, centrum religii, jeśli ofiara mszy świętej, to jest ta ofiara ustanowiona przez Pana Boga po to, aby Jemu faktycznie ludzkość cześć oddawała w ten najwyższy sposób. Jeśli rytm tejże celebracji sugeruje, że mamy do czynienia z celebracją słowa, celebracją wspólnoty, taką wspólną modlitwą, no to długofalowo w świadomości wiernych tak to się zapisze. Jako celebracja słowa, celebracja wspólnoty. Mamy tutaj różne, no powiedzmy, spełnia to różne takie pobożne funkcje. Ludzie doświadczają tej wspólnoty, ludzie jakoś tam się do siebie przybliżają, słyszą nabożne kazanie, słyszą Pismo Święte. Tak, to są wszystko rzeczy, które są dobre. Tylko, że zagubiliśmy to, co najważniejsze. Zagubiliśmy cześć Pana Boga. Zagubiliśmy adorację, zagubiliśmy ofiarę, najwyższy wyraz oddawania czci Bożej. Teraz widzę, że to, że nagrywam ten materiał właśnie gdzieś na krańcu świata, przepraszam wszystkich, którzy tu mieszkają, ale z perspektywy, powiedzmy, wielkiego miasta, no może Józefów nie jest wielkim miastem, ale rozumiemy, to jest w jakimś sensie kraniec świata i z mojej perspektywy to jest, powiedzmy, że właśnie taka teraz głusza, w której jestem i ta ciemność, która mnie otacza, kiedy to mówię, myślę, że ona pasuje do tego, co mówię, bo jesteśmy naprawdę w głębokiej ciemności. Naprawdę bardzo głębokiej ciemności. Kościół jako całość stworzył taki rytm mszy świętej. Kościół jako całość, źle to powiedziałem, hierarchia kościelna, ulegając modernistycznym herezjom potępionym jeszcze przez Piusa XII, stworzyła taki rytm mszy świętej, że katolicy zapomnieli o tym, że msza święta jest prawdziwą ofiarą, która ma być przede wszystkim dla czci Bożej. I w ten sposób Kościół, wierni, o tym w większości przypadków nie myślą. Jest to gdzieś tam na trzecim planie. Rozumiemy? Pierwszy cel człowieka jest na trzecim planie. Jeśli Kościół w swoim najważniejszym akcie liturgicznym o tym nie przypomina, w tym akcie, który miał być właśnie ofiarą, która będzie oddawała cześć Panu Bogu. Ofiara jest tym najwyższym wyrazem. Zawsze była. I dla pogan była, i dla w Starym Testamencie była, i w Kościele katolickim. Ta ofiara zawsze była najwyższym wyrazem czci Bożej. Kościół zapomniał o tym w swoich przedstawicielach. Oczywiście, że Kościół jako święta oblubienica ma w swojej teologii prawdę. Jasne. Natomiast hierarchia kościelna i wierni, którzy za nią idą, zapomnieli o tym pierwszym celu, dla którego istniejemy. O pierwszym celu, dla którego istnieje Kościół. O oddaniu czci Bożej. O oddaniu czci Panu Bogu poprzez ofiarę. To jest najwyższy wyraz tego pierwszego celu. Czy my widzimy, w jakiej ciemności się znajdujemy? I teraz może po czym to widać? Po czym to widać, że w nowej mszy mam ten aspekt ofiarny i aspekt oddania czci Panu Bogu został zepchnięty na drugi albo nawet trzeci plan. No widać to po całości liturgii, ale ja przytoczę tylko kilka prostych znaków. Otóż na starej mszy krzyż musi być na środku. Ołtarz, który symbolizuje tą Golgotę, tak, to na wzniesieniu, te stopnie, które do niego prowadzą, Golgota, krzyż, Kalwaria. Przechodzimy do ofiary Pana Jezusa. Krzyż w centrum.
do tego krzyża wszyscy są ukierunkowani. Kapłan, wierni, ktokolwiek by tam nie był, wszyscy są ukierunkowani na krzyż. Golgota, ofiara, cześć Boga. Bóg przede wszystkim, wszyscy idą do Niego. Nowa msza, krzyż gdzieś tam z boku, na środku, stół, celebracja stołu, celebracja, o może Słowa Bożego, tam jest Pismo Święte, celebracja wspólnoty. Kapłan stoi z ludźmi i rozmawia, modli się, tak, są jakieś tam pobożne teksty, pobożne pozdrowienia, jakieś tam modlitwy wiernych, no tak, tak, są pobożne rzeczy. Ale to nie jest jednoznacznie ukierunkowane na oddanie czci Panu Bogu. To nie jest ten ryt, to ustawienie, już samo ustawienie całej celebracji nie pokazuje, że chodzi tu o ofiarę, która ma służyć do tego, żeby Panu Bogu cześć oddać. To ustawienie liturgii już od samego początku nie pokazuje, że tutaj chodzi w pierwszej linii o krzyż, o Pana Boga. Ono pokazuje, że w pierwszej linii chodzi o wspólnotę. Prawie całkowite usunięcie ofiarowania z liturgii nowej mszy. W starej mszy świętej mamy całą długą celebrację ofiarowania. Przed przeistoczeniem jeszcze jest podkreślone to, że Kościół tutaj przynosi te dary ofiarne, składa to, co ma zostać przeistoczone, to, co ma stać się materią do przeistoczenia, podkreślając, że to jest ofiara również Kościoła. To jest cały duży fragment, który miał jednoznacznie pokazać, o co tutaj chodzi. Zostaje usunięty, zostaje zastąpiony prostą modlitwą paschalną, a więc starotestamentalną modlitwą przed jedzeniem. To jest ta słynna modlitwa z tymi darami. Pobłogosław Panie Boże ten chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Cytuję zupełnie z pamięci, naprawdę dawno tego nie słyszałem na własne uszy. No, czytałem nie tak dawno przy omawianiu z dziećmi właśnie tych dwóch rytów ofiarowania, z których jeden jest duży, długi, wyrażający ewidentnie katolicką myśl ofiarną, drugi jest starotestamentalną modlitwą przed jedzeniem. A więc te kluczowe aspekty ofiarowania i czci Bożej zostają postawione gdzieś tam na drugim miejscu. Wszystkie oznaki czci, które były w starym rycie, począwszy od gestów, czyli wszystkich przeklęknięć, znaków krzyża, one wszystkie wskazywały bardzo jasno, że ta celebracja jest po to, aby Panu Bogu cześć oddać. Ona jasno pokazywała ten kierunek. To wszystko jest na krzyż, na Najświętszy Sakrament, na Golgotę. Przez wystrój ołtarza, trzy obrusy, ilość świec, kwiaty, to wszystko było dokładnie uregulowane, tak żeby wyrazić ofiarny charakter. Kwiaty, które muszą być ścięte, które symbolizując tą ofiarę, która również tutaj będzie się odbywała. Wszystko to, aby otoczyć Najświętszy Sakrament jak największą czcią, aby wyrazić ten nasz jak największy szacunek wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wszystko zostaje jako przepisy, zostaje zniesione w nowej mszy. Część gdzieś tam zostaje zachowana, część nie, no zależnie po prostu od już bardziej takich lokalnych zwyczajów. Ale co do zasady, te wszystkie proste regulacje, które miały pokazać, że to wszystko jest dla Pana Boga, że to wszystko ma jasno ukierunkować nas na krzyż, to zostaje zniesione. I zostaje taka celebracja słowa, zostaje wspólne spotkanie modlitewne, pobożne, z czytaniem Pisma Świętego. Tak, ale pierwszy cel nie jest wystarczająco wyrażony. Nie jest wystarczająco podkreślone, co tu się dzieje. Ofiara dla czci Bożej. Ofiara dla czci Bożej. Kto z dzisiejszych katolików, zadajcie sobie to pytanie, drodzy katolicy, kto z takich zwykłych katolików dzisiaj, gdy idzie na mszę świętą, idzie na nową mszę, kto z nich myśli, że oto idę teraz na ofiarę, aby Panu Bogu cześć oddać, oto idę teraz na Golgotę, oto idę teraz, aby uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Kościół Święty, gdy konsekruje kościoły w swoim tradycyjnym rycie, rozpoczyna tą konsekrację od słowa terribilis est, jakże straszne jest to miejsce. Dlaczego to miejsce jest straszne? Bo to jest Golgota, bo to jest miejsce śmierci Boga. Tutaj Jego krew będzie się przelewała niejako na nowo, oczywiście bez cierpienia. Oczywiście Pan Jezus nie umiera ponownie, ale dochodzi do tego przeistoczenia, do symbolicznego rozdzielenia ciała i krwi w podwójnej konsekracji. To jest faktycznie straszne miejsce, bo tu sam Bóg Wszechmocny będzie ponawiał swoją śmierć dla naszego zbawienia.
miejsce jest szczytem miłości, ale jest w tym sensie też przerażające, bo jest w tym coś przerażającego, jak bardzo Bóg blisko do nas przychodzi, jak bardzo On się dla nas ofiaruje, jak bardzo On nas ukochał. A więc nie ulegajmy takim złudzeniom, że nowa msza, może trochę gorsza, ale też przecież pobożna. Nowa msza jest największą katastrofą w historii Kościoła. Uważam, że jest to teza w miarę pewna. To znaczy, wiadomo, że mnóstwo ludzi się ze mną nie zgodzi. Ci, którzy uważają, że niektórzy uważają, że w ogóle jest świetna. Moim zdaniem usunięcie tego pierwszego celu to jest ofiara ustanowiona przez Pana Boga. Mamy tylko jedną ofiarę. Tą właśnie, ustanowioną przez Pana Boga, najwyższy wyraz czci Bożej. Jeśli Kościół zapomniał, że to jest ofiara przede wszystkim dla czci Bożej. Zarówno zapomniał o ofierze, jak i o tym pierwszym celu. Zmienił to w spotkanie modlitewne, które stało się bardziej pobożną celebracją pobożnej wspólnoty lub mniej pobożną celebracją mniej pobożnej wspólnoty. No to znaczy, że jesteśmy w głębokiej ciemności. Nie ulegajmy oczywiście w tym wszystkim żadnym strachom. Światło wciąż jest, tak jak i w tym nagraniu wciąż świeci ta lampka. Jak najbardziej światło w ciemności jest. Śpieszmy na mszę świętą trydencką. Dziękujmy Panu Jezusowi, że ją mamy, że ta prawdziwa ofiara została zachowana, że możemy w niej uczestniczyć. Śpieszmy, nawet jeśli mamy daleko, i pamiętajmy, że idziemy tam na Golgotę, aby ofiarę składać. Aby składać ofiarę, bo oczywiście, że składa ją wtedy cały Kościół, przede wszystkim przez ręce kapłana, ale przecież po to ci wierni tam są, żeby współofiarować. Po to jest też to ofiarowanie, żeby wtedy składać siebie samego tam w ofierze. A więc śpieszmy do krzyża Pana Jezusa, śpieszmy na Golgotę, aby w tej ofierze uczestniczyć, aby z tych zdrojów łaski czerpać, aby pożywać Jego ciało i Jego krew. Po to, aby żyć na wieki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.